dobry, witam wszystkich ze stajni Seraj. W końcu nadeszła chwila, żeby nakręcić nowy film. I tak sobie myślałam o tematyce filmu i postanowiliśmy zrobić film o złych nawykach w jeździectwie, które spotykamy bardzo często, jak przyjeżdżają do nas kursanci. Sami też żeśmy się ich wyzbywali. I problem polega na tym, że jeżeli coś robimy źle i robimy to przez dłuższy okres czasu, to potem bardzo ciężko jest to odkręcić. Mój kolega kiedyś mi dał taką fajną radę, powiedział: nie oduczaj się, naucz się na nowo, naucz się czegoś nowego. I myślę, że takie podejście jest bardziej, powiedziałabym, optymistyczne. Pierwszym złym nawykiem jest brak planu. Jeżeli wychodzimy na ujeżdżalnię, to powinniśmy wiedzieć, co zamierzamy robić. Albo ustalić to z instruktorem czy trenerem, albo wiedzieć samemu, że mamy deficyty, na przykład takie czy inne, czy koń ma deficyty i chcemy to czy tamto poćwiczyć, dany trening zrobić w ten sposób, żeby nacisk był położony na coś, czy to guz ćwiczebny, czy zagalopowania, czy poprawa anglezowania, ręki i tak dalej. Ale dobrze jest mieć plan. Nie znaczy to, że ten plan musimy zrealizować w 100%, bo może się tak zdarzyć, że koń jest w gorszej formie, my jesteśmy w gorszej formie, więc jeżeli widzimy, że coś nam nie wychodzi, to lepiej to odpuścić, przejść do czegoś, co nam lepiej wychodzi i wtedy my jesteśmy zadowoleni i koń jest zadowolony. Jeżeli nam coś nie wychodzi, będziemy się frustrować, no to koń też nie będzie się dobrze z tym czuł, no bo to są jednak dosyć wrażliwe zwierzęta i nasze emocje się przekładają na nie. Drugim złym nawykiem jest złe rozplanowanie czasu albo po prostu brak tego czasu. Wpadamy, spieszymy się, tu już za chwilę musimy być w domu, bo kolacja, bo obiad, bo klasówka, bo coś tam. Nie jest to dobre z dwóch powodów, co najmniej. No pierwszy powód jest taki, że jeżeli się spieszymy, to wiele rzeczy możemy zrobić byle jak, no bo jest pośpiech. Drugi powód jest taki, że koń nie lubi ludzi, którzy mają takie rozedrgane emocje. Koń lubi ludzi, którzy się zachowują przy nim spokojnie, którzy dają mu czytelne sygnały, którzy mówią do niego w sposób, który on rozumie i którzy okazują cierpliwość, jeżeli coś nam nie wychodzi, prawda? Mówimy: opuść głowę, koń nie chce opuścić głowy, w związku z czym przeznaczmy na to tyle czasu, ile trzeba. Siadamy, koń się kręci, miejmy to na uwadze, że jeżeli koń nam się kręci przy wsiadaniu, to lepiej skrócić ten trening o te 10 minut, a przyuczać spokojnie i konsekwentnie konia do tego, żeby stał spokojnie przy wsiadaniu. Gwarantuję Wam, że jeżeli znacie techniki, nie będę tutaj teraz o tym mówić, dlatego że to nie jest lekcja poświęcona, film, lekcja poświęcona temu tematowi, ale jeżeli znacie techniki czegoś, co czasami się mówi niewygoda konia, no to za trzy razy wystarczy i za czwartym razem koń będzie stał spokojnie, jak będziemy na niego wsiadać, jeżeli oczywiście jest zdrowy, nie boli go grzbiet, ma dopasowane siodło, bo też takie kręcenia się, niepokój przy wsiadaniu mogą być związane ze sprawami zdrowotnymi, ale zakładamy, że tych spraw zdrowotnych nie ma. Więc czas. Kolejnym złym nawykiem jest osiodłanie konia i niesprawdzenie, czy to dobrze zrobiliśmy. Siodło ma być prosto, więc najlepiej to sprawdzić z tyłu konia. Patrzymy się, akurat jestem trochę za mała, ale jakoś mi się tam udaje. Patrzymy, czy siodło jest prosto, patrzymy, czy pobręk jest dobrze dopięty, no bo jeżeli będziemy wsiadać, naciśniemy na jedno strzemię,
na to, czy czaprak jest dobrze położony, no bo jeżeli on będzie gdzieś podwinięty, w czasie jazdy nam się przesunie, no to albo może się wydarzyć tak, że koń będzie miał otartą skórę, może tak się wydarzyć, no albo będziemy musieli zsiadać i po prostu jeszcze raz tego konia siodłać w trakcie treningu. Więc poświęćmy więcej czasu na to, żeby osiodłanie było naprawdę porządne. Jeżeli będziemy mieć siodło zsunięte na którąś stronę, będzie się nam źle jeździć i będzie to duży dyskomfort dla konia. Kolejną sprawą jest długość szczepu. Bardzo często kursanci poprawiają te szczemiona 10 razy w ciągu lekcji albo w terenie, a za krótkie, a za długie, a za takie, a za siakie. Dobrze jest jednak wiedzieć, jaka ma być ta długość szczemion, żeby nie poświęcać temu po któryś tam kolejny raz dużo czasu, ale musimy wziąć też pod uwagę to, do jakiej jazdy mamy mieć szczemiona, znaczy jaka ma być długość szczemion do danej jazdy. Inna jest do jazdy z naciskiem na trening ujeżdżeniowy, inna jest do jazdy z naciskiem na trening w dosiadzie odciążającym, na przykład na młodym koniu, gdzie chcemy mu wyluzować, żeby nie siedzieć cały czas na nim. Czasami sobie dla przyjemności fajnie jeździmy w dosiadzie odciążającym, bo jest nam tak wygodniej, ćwiczymy równowagę w ten sposób, więc są różne powody. Inna też może być, jeżeli jedziemy w teren i mamy taki teren, gdzie są długie galopy i wtedy te szczemiona musimy sobie wyregulować do półsiadu. One z reguły są wtedy sporo krótsze, prawda, że by nam się wygodnie w tym półsiadzie jechało, zwłaszcza jak jest pod górkę, to wtedy sobie galopujemy, fajnie się siedzi w półsiadzie i długość szczemion do tego półsiadu też powinniśmy wiedzieć, jaka powinna być, czy półsiad do treningu skokowego. Ja tutaj mówię, my mamy siodła skokowe, więc ja jakby omawiam ten temat do siodeł skokowych. Inaczej westernowcy mają na przykład zupełnie inne pomysły na to. Ja w to nie wnikam, natomiast ja mówię o siodle skokowym i o długości szczemion do siodła skokowego, nawet jeżeli w tym siodle skokowym chcemy sobie zrobić trening z naciskiem na ćwiczenia ujeżdżeniowe. Kolejną rzeczą, którą chciałam pokazać odnośnie złych nawyków, przepraszam mam, złych nawyków, to jest siadamy w siodle delikatnie, nie klapiemy. Już wiem, że ci, co mnie oglądają, już powiedzą, że się powtarzam, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Siadamy w siodle delikatnie. No i teraz, no co? Siadamy w siodle, już, mamutek, ruszaj się, jedź. No nie tak to ma wyglądać. Poczekajcie, ja tutaj wrócę z powrotem na miejsce, żeby filmujący miał komfort. Może być tu? Tak. Ok. Siadamy w siodle i teraz co jest ważne? Ważna jest, przesuń się mam budku bardziej, żeby nie było widać, no na krzesło nie musisz wchodzić. Ważne jest to, żeby w tym siodle usiąść porządnie. Czyli wyrzucamy nogi ze szczemion, poświęcamy na to czas, bo to jest bardzo ważne. Wyrzucamy nogi ze szczemion, poprawiamy sobie często, gęsto, czasem poprawić bryczesy, żeby one nam tutaj nie ciągnęły. I siadamy w środku siodła. Jest cały film poświęcony, jak siedzieć w siodle, więc jeżeli ktoś ciekawy, to proszę sobie tam zaglądać. Ja tutaj tylko po tym temacie się chcę prześlizgnąć. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy sobie tak usiedli w siodle. Troszeczkę większy koło. Dobrze. Żebyśmy sobie tak usiedli w siodle, żebyśmy mieli taką możliwość wyciągnięcia nóg. Chodzi mi głównie o wyciągnięcie zestawów biodrowych. Żebyśmy sobie mogli zrobić na przykład tego typu
ćwiczenia, czyli takie coś w rodzaju nożyc, i żebyśmy poczuli, jadąc w ten sposób, z tymi wydłużonymi nogami, ale nie robimy tego na siłę. Chodzi nam o to, żeby ta noga nam swobodnie tutaj zwisała, żeby nam się tutaj pouruchamiało, możemy być troszkę zastani. Wprawdzie zakładam, że wszyscy czyścimy konia i jakby w czasie tego czyszczenia się troszeczkę rozruszamy, rozgrzejemy, no ale dobrze jest jeszcze te bioderka, prawda, sobie tutaj rozruszać. Więc próbujemy siedzieć tak, żebyśmy mieli tutaj w środku siebie taką tyczkę. Nie robimy tak, nie robimy tak, siadamy tak, żebyśmy czuli, że siedzimy. Ja się też muszę czasami poprawić. W najgłębszym miejscu siodła nasza miednica jest pionowo do powierzchni ujeżdżalni. To jest bardzo ważne, bo jak tutaj siądziemy i sobie porobimy troszkę tych ćwiczeń, warto sobie objechać ujeżdżalnię w jedną stronę, w drugą stronę i te ćwiczenia sobie kontynuować, bo nagle się, zobaczycie w niektórych przypadkach, nagle się okaże, że szczemiona muszą być dłuższe o dziurkę, bo nam się po prostu noga wydłużyła przez to, że usiedliśmy głęboko w siodle, a my mamy siedzieć głęboko w siodle. Kolejną rzeczą, z którą się spotykam nagminnie, no to jest przez to, że nie siedzimy prawidłowo w siodle, jest złe ułożenie łydki, stopy i kolan. Zazwyczaj to wygląda tak. Wkładamy nogi do szczemion i proszę bardzo, jedziemy tak. Po czym mamy komendę, pięta w dół, palce do kolan. Więc próbujemy przekręcić tą piętę, ten staw skokowy. W związku z czym mamy ponapinany staw skokowy. Często są liście, którzy mają odczucia bólowe po jeździe, no bo jakby się zmagają cały czas z tą stopą, ciągle słyszą pięta w dół, palce do konia, pięta w dół, palce do konia, no to próbują. Komunikat jest błędny. Ułożenie stopy, która powinna być mniej więcej tak, ona nie musi być tak, ale może być troszeczkę z palcami skierowanymi w kierunku konia, zależy od ułożenia nogi, od stawu biodrowego do stawu kolanowego. Jeżeli prawidłowo ułożymy nogi, jeżeli skręcimy troszeczkę uda do wewnątrz, ktoś, kto ćwiczy jogę, to będzie wiedział, o co chodzi, uda do wewnątrz, przyłożymy uda do poduszek siodła i wsuniemy nogi do szczemion, to nam się wszystko to samo ułoży. To teraz popatrzcie, tak albo tak. Samo się nam ułoży. Jeżeli zapamiętamy sobie to, jak siedzimy w tym siodle, jak sobie ćwiczyliśmy i zrobimy to z tymi, ułożymy te uda w literkę V, żeby one nam fajnie tu przylegały, nie ciśniemy, żeby nam przylegały, to będziemy mieć linię. To, co, o czym wszyscy, w każdej książce to możecie przeczytać. Kostka, biodro, ramię, ucho. To jest ta linia, która powinna być. I to przez siedzenie w środku siodła, z miednicą nieprzekręconą tak i nieprzekręconą tak, tylko równo, da wam, skończy wam się problem pięta w dół, palce do konia. Jeżeli jest komunikat pięta w dół, palce do konia, to należy się skupić nad zmianą ułożenia nogi od stawu biodrowego do stawu kolanowego. Drugą rzecz, kolejną rzeczą, którą obserwuję, to jest nawyk zaciskania się kolana. Ściśniemy te kolana, bo nie wiem, czy czujemy się bezpieczniej wtedy. Trudno mi to ocenić. I oczywiście jest to tak, że czasami można tutaj zrobić jakiś ruch,
ale takie ciśnięcie kolanami jest niewłaściwe. Dlaczego? No, pierwszy powód to jest taki, że jeżeli ciśniemy tymi kolanami, no to się napinamy. Spięty jeździec, spięty kolan. To jest takie koło zamknięte. Im bardziej my się napinamy, tym bardziej koń się napina. Możemy się napinać przez złe nawyki w siedzeniu, możemy się napinać z frustracji, możemy się napinać ze strachu, prawda, z lęku jakiegoś, bardziej strachu niż lęku. Więc żadne ćwiczenia, które powodują nadmierne napięcia, nie są dobre. W związku z czym komunikat "trzymaj się kolanami" jest komunikatem absolutnie niewłaściwym. Nie trzymamy się kolanami, opieramy się, próbujemy przylegać udami do siodła, tutaj do poduszki. Kolejny zły nawyk, ruszanie. No tak, po pierwsze mamy ruszyć od łydki. Ja uważam, że powinno się ruszyć i od łydki, i od dosiadu. Że biodra powinny koniowi powiedzieć: idziemy. I łydka w tym samym momencie łydka powinna powiedzieć koniowi: idziemy. Chodzi mi o to, żeby ta łydka była elementem tego ruszenia, a nie ciśnięciem. Ja mam taki sposób, że jeżeli chcę dać łydkę, to ją sobie najpierw naprężam, żeby ona była taka bardziej wydajna. Żeby ją naprężyć, muszę troszkę podnieść palce do góry. Jak sobie to zrobicie na sucho, złapiecie sobie łydkę i zrobicie tak, to poczujecie pod ręką, że ta łydka jest takim, mięsień się po prostu uruchamia. No więc, jeżeli chcemy ruszyć, no to tak, dosiad z łydką, albo łydka z dosiadem, ale popatrzmy też na konia, no bo tak, gadam tu, mam butek oczywiście średnio zainteresowana tym moim gadaniem, no bo co ją to obchodzi. Jest wyluzowana, sobie stoi, myśli sobie o jakichś pewnie przyjemnych sprawach albo sobie drzemie, więc muszę też wziąć pod uwagę ją. No więc mam butku, budzimy się. Co innego jest, jak ruszamy, a co innego jest, jak na przykład przechodzimy ze stępa do kłusa, no bo wtedy już koń, przechodząc ze stępa do kłusa, no to jest w ruchu. A jak sobie zasnął na ujeżdżalni, bo my sobie gadamy z koleżanką czy z instruktorem, no to najpierw mu powiedzmy: halo, halo, do roboty, a potem dopiero od niego wymagamy. Kolejnym złym nawykiem, który też obserwuję, jest, jeżeli podczas treningu jedziemy sobie, mamy kontakt, prawda, już coś więcej wymagamy od tego konia, no i nagle instruktor nas zatrzymuje, czy się sami zatrzymujemy, bo coś trzeba omówić, prawda, trzeba coś pokazać, działanie wodzy, no wszystko jedno co. Stajemy, trzymamy tego konia i gadamy. Nie, my mamy przerwę, koń ma przerwę. Rzucamy, stój mama, bo tu nie chodź tam. Wrzucamy wodzę, oczywiście pilnujemy, żeby koń nie ruszył. Stój, stój. Rozmawiamy, omawiamy temat, to może trwać minutkę, to może trwać 3 minuty. Niech ten koń ma przerwę, już nie wspominając o tym, że podczas treningu powinno się robić przerwy, żeby ten koń, każdy koń miał możliwość pokusowania na przykład na luźnej wodze, on się wtedy rozciąga. I mamy młodszego konia, czy konia mało wygimnastykowanego, którymi dopiero jakby wdrażamy taką troszeczkę bardziej zaawansowaną pracę, tym tych przerw powinno być więcej. No bo koń dla psychiki, i dla mięśni, prawda, konia. Ostatnią rzeczą, którą chcę jeszcze omówić, nie, przepraszam, będą dwie, bo to mówię. Zły nawyk, który też spotykam, to jest ruszanie. Chcemy ruszyć, łydkę dosiad omawialiśmy, natomiast bardzo często to jest tak, ruszamy, o, najpierw tak, a potem ruszamy. Nie. Bardzo fajnie to mówił Tomek Kwiatkowski. Albo hamulec, albo gaz. Jeżeli dajemy łydkę do ruszenia,
ręka idzie do przodu. Im mniej zaawansowany jeździec, tym bardziej tą rękę powinien dać do przodu, żeby albo w ogóle w wodze, prawda, puścić. No bo, żeby nie było tego niebezpieczeństwa, że koń powie, no to idę, a tutaj nie, no to nie idź. No to koń sobie myśli, no to co wy w końcu ode mnie chcecie? No chcecie, żebym szedł, czy chcecie, żebym nie szedł? Jeżeli łydka gaz, ręka nie hamulec. Jeżeli ręka hamulec, w cudzysłowiu, a czasami niestety są takie przypadki, no że no trzeba temu koniowi jednak poprosić go, żeby się zatrzymał ręką, prawda? No to wtedy nie łydka. Wręcz powiedziałabym łydka odstawiona, jeżeli ktoś miał jeszcze nawyk takiego zagreszczania się w środku. Kolejny zły nawyk. Mylenie do siadu odciążającego z półsiadem. Półsiad, na temat półsiadu żeśmy zrobili osobny film, więc nie będę tego omawiać. Natomiast jeżeli sobie jeździmy po ujeżdżalni i chcemy sobie, czekaj, ja się może przesunę, bo tu słońce będzie. Jeżeli jeździmy sobie po ujeżdżalni i chcemy sobie, czy dla wygody konia, czy dla własnej wygody, czy dla poćwiczenia równowagi, przejść do, w cudzysłowie, półsiadu, moim zdaniem to bardziej jest dosiad odciążający, to zazwyczaj jak mówię, a jak ty robisz półsiad, to jest, no podnoszę się na szczemion. No nie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy przesuwamy środek ciężkości swój do przodu konia. Jak ten koń ma fajnie iść od zadu, skoro my mu wisimy na przodzie? Im cięższy jeździec, im mniej zaawansowany koń, tym jakby gorzej dla niego. Zawsze pamiętajmy o tym, że jeżeli nawet robimy bardzo delikatny dosiad odciążający, to nie jest półsiad, to jest dosiad odciążający, to możemy się podnieść, ale pupę musimy troszeczkę dać do tyłu. Chodzi o to, żebyśmy ten środek ciężkości bardziej przesunęli do tyłu, nie do przodu, bo wtedy przód jest lekki, a tył wymaga, żeby pracować. I chyba już ostatni zły nawyk, który omówię, to jest nawyk zatrzymywania się. Chodź, mam budku, może tu pójdziemy. Bardzo często widzę, że uczniowie się zatrzymują w taki sposób. Mamut się nie zatrzyma, bo ona tak nie umie. To jest spinamy się, już tu ciągniemy i tu się podnosimy, bo tu się już spięliśmy, żeby się zatrzymać. Bardzo zły nawyk. Fatalny. Żeby się fajnie zatrzymać, no to tak, przede wszystkim w ogóle generalnie w jeździe konnej, jeżeli chcemy zakłusować, najpierw myślimy o tym kłusie, a potem dopiero zaczynamy kłusować. To jest troszkę taki, to jest pewien, nasza mowa ciała, jak pomyślimy o kłusie czy o galopie, automatycznie przechodzi na konia. Jak my pomyślimy o kłusie, to koń jest już, nasze ciało jest takie bardziej spięte, więc koń już też, o, coś się będzie działo. Dokładnie to samo jest zatrzymywanie. Myślimy najpierw o zatrzymaniu, chodź mam budku, chodź. Myślimy bardziej o zatrzymaniu. Ja już myślę o zatrzymaniu. Wypuszczam energię i siadam głębiej w środku. Tak jakby troszeczkę na kieszeniach spodu. I to jest sygnał dla konia, że mamy się zatrzymać. Wypuszczenie energii. Nie dam rady tego zrobić, bo to wręcz odwrotnie wychodzi, bardziej wychodzi typu, no bądź bardziej rzeźki. Możemy sobie pomóc, troszkę podnosząc ręce do góry. Natomiast nigdy coś takiego. To jest bardzo poważny błąd. No jeszcze jest kilka rzeczy, które powinnam omówić, ale może sobie to zostawię na następny film, dlatego że już chyba dużo czasu nam to zajęło, więc pozwolę sobie już zakończyć. Liczę na wasze uwagi czy jakieś propozycje, jak pewne rzeczy spróbować właśnie nie oduczyć się ich, tylko nauczyć się inaczej prawidłowo.
I przytoczę tutaj jeszcze dwie uwagi. Jedna uwaga to jest taka, że złym nawykiem jest uczłowieczanie tych zwierząt. To nie są ludzie, to są konie, to nie są psy, to nie są koty, to są konie. To jest inny rodzaj zwierzęcia. Naszym zadaniem, ponieważ mamy dużo komórek, szarych komórek, wymyśliliśmy rakiety na Księżyc, bomby atomowe i różne inne rzeczy, które także nam ułatwiają życie, prawda? Typu samojezdny odkurzacz, który nam sprząta mieszkanie, a my sobie wtedy możemy czytać książkę albo robić inne przyjemne rzeczy. To naszym zadaniem jest tak się skomunikować z koniem, żeby on nas rozumiał. My musimy brać pod uwagę, że to jest zwierzę, które ma inne nawyki. Można uczyć głupsze, nie lubię tego określenia, ale na pewno jego potencjał intelektualny jest zupełnie inny niż nasz, na zupełnie innym poziomie. W związku z czym to my musimy się zadać sobie trud, żeby się komunikować, mieć na to czas, o czym mówiłam, i obserwować, czy to zwierzę nas zrozumiało. Jeżeli to zwierzę nas nie zrozumiało, uruchommy nasze wyjątkowe szare komórki i spróbujmy trochę inaczej. I przytoczę tutaj bardzo fajne takie powiedzenie Wojciecha Mickunasa, że człowiek się skupia na tym, żeby zawładnąć 500 kg mięśni konia, a nie skupia się na tym, żeby zawładnąć jego kilkuset dekagramami mózgu. Mózg konia waży chyba około 500 dekagramów, czyli około pół kilo. Naszym zadaniem jest na tym się skupić, a nie skupić się na tych mięśniach, no bo ja ważę 52 kilo. Nie ma takiej szansy, żebym z mambutkiem, która waży ponad 600 kilo, żebym to ja dominowała mięśniowo. Nie. Ja mogę dominować umysłowo, a nie mięśniowo. Długi już ten film będzie bardzo. Jeszcze myślałam o tym, żeby omówić ręce, które sprawiają wiele kłopotu, żeby mieć taką niezależną rękę. No, jeszcze mi się parę rzeczy nasuwa, ale chyba zostawię to na następny film. Może też wtedy troszeczkę o treningu też pogadamy, żeby też te treningi służyły naszej przyjemności, przyjemności konia i zdrowiu konia i naszemu zdrowiu. Życzę Wam miłego dnia, weekend się piękny już pomalutku zbliża. My też mamy fajne plany na weekend, bo pogodę trzeba wykorzystać. No i czekam na jakiś odzew. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa. Mam butek też.